12 lipca chcemy spotkać się przy urnach wyborczych. Przed nami druga tura wyborów prezydenckich. Rozpoczynamy kampanię profrekwencyjną, nie pierwszą zresztą, panie marszałku. To już jest kolejna. Zachęcamy do udziału w wyborach. Przecież to święto demokracji, ale również i obowiązek. Chcemy, żeby w województwie kujawsko-pomorskim te gminy i te miasta, które wykażą się największą frekwencją, otrzymały bonusy. Mamy ich aż 5 w różnych kategoriach, ale każdy po 20 tysięcy złotych, które będą mogły być przeznaczone, te pieniążki, na zorganizowanie imprezy o charakterze publicznym w tym lub przyszłym roku, w zależności od tego, jak na to pozwolą nam warunki epidemiologiczne. Ta impreza będzie cieszyła mieszkańców tych gmin, którzy gremialnie do wyborów pójdą. Także spotkajmy się 12 lipca przy urnach wyborczych. Zachęcam wszystkich Państwa, żebyście wzięli udział w wyborach, tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała. Jest to święto demokracji i naprawdę wielki obowiązek. Chcemy po prostu, żebyśmy w naszym województwie mieli świadomość, że żyjemy w odpowiedzialnym regionie, wśród odpowiedzialnych ludzi. Wybory raz na 5 lat i musimy z tego prawa skorzystać.